Jestem jeszcze bardziej przekonany, że istnieją lepsze metody leczenia depresji niż pigułki. Jednak nadal podajemy ich ogromnej ilości wielu dzieciom, pomimo groźnych działań ubocznych. Robimy to z tego samego powodu, z którego w ogóle dajemy dzieciom zbyt dużo leków. Pozwalamy firmom decydować, jakie informacje dostaniemy. A powinniśmy bardziej podejrzliwie do nich podchodzić, bo inaczej pozwolimy, żeby firmy farmaceutyczne weszły między nasze dzieci i ich zdrowie.